skoro musisz... Chujowo, że nam rozbijają tak tą kurde naszą tą. Formację. Jebane sukinsyny. Jak sobie życzysz? Ta paruwa już nie żyje. Będzie tak, jak sobie będzie. Okej. Ciężka sprawa z tymi smokami jest chyba, czy nie? W sumie to ma sens, że oni nam rozbijają tą formację, no bo jak wjechał taki wielki smok, to poprzesuwał tam wszystkich, nie? Nie mam pretensji do gry, tylko po prostu chujowo, że to się stało. Bo to nam zepsuło zabawę trochę. Taktykę. Chyba nie tak też. No sama Lister nie pokona ich wszystkich. Co chodzi? Dwa razy. Nie ma szans. Szkoda. Jeszcze raz. Właśnie mówię, problem tutaj jedyny to leczenie jest, nie? W tej grze chyba mój. Bo tak poza tym, no to gdybyśmy mieli leczenie, no to myślę, że na luzie chyba. Bo oni się nie mogą wyleczyć, to jest jedyny problem, nie? Ale co, będziemy próbować. Dobra, to nawet nieźle poszło. Okej, lepiej, lepiej. Aj, to ogłuszenie. Nie zgadzam się. Dobra. Musimy dać radę. Alistair, nie wiem, czy mi się uda cię odratować. Nie, nie uda mi się, muszę krwawego ratować, bo... nie możemy dwóch wojowników stracić. Alistair wstaje normalnie. Shit, man. Kurde, no niby jest ok. Dobra, udało się. To kurde... Właśnie uratowałeś zabawę, jeżeli twierdzisz, że wiesz, gdzie znaleźć dużo leczenia, to posłucham twojej rady. Chętnie. Jasne. Ogólnie wszelkie rady bardzo mile widziane, także doceniam. Uratowałem cię, kozo. Widzisz, kurde, jakim kosztem? Kupa śmieci po smoku. Kamienna figurka wojownika. A miałem sprawdzić ten topór wielki. Jakiś nowy. Ostrze wiary chyba. Jak się sprawy mają? Ostrze wiary słabsze. To też. Okej. Okay. Spoko. Tu chyba wszystko. Sprawdźmy, czy nam się uda podołać w drugiej walce, tak zwanej opcjonalnej. Ogólnie jeszcze tylko tak, jeżeli chodzi o te streamy między moim urlopem a Dragon Age'em, no to ja zakładam, że około 10 streamów chyba będziemy mieli, czyli 50 godzin, no to jeżeli wybierzecie tyrany, no to powinniśmy zdążyć. A jeżeli wybierzecie inne gry, dwie, no to, dwie powinniśmy zdążyć, nie? Jakoś tak. Dragon Age też nie jest. Dwójka też ma chyba ze 40 godzin. W sumie. No, żyjemy. Tu jest jakaś, kurde, walka, mówicie? Co to za, kurde, łajzy? Tu jest. Czuję to. Kolejna walka z nami. Uciekajcie, jeśli możecie. Ja właśnie z reguły robiłem jakieś paki, najpierw Orzammar, a potem las, ale jeżeli chcecie, możemy iść najpierw do lasu, skoro w sumie jest łatwiej według was i można jeszcze leczenie zdobyć, no to pójdziemy do lasu. Żaden problem. No problem, man. Może to ja źle wybierałem. Znaczy jakoś nie wiedzieć czemu tak mi lepiej pasowało po prostu. No nie wiem czemu. Tak po prostu w głowie mi tak jakoś pasowało lepiej. Nie, że cokolwiek innego, tylko... las na końcu chyba, nie? Jak nie wiem czemu, jakoś tak po prostu, tak się obzdurałem. Może dlatego, że mi się kojarzył z domem tego elfa, tak? Z początkiem i twierdziłem, że jeżeli mamy się tak jakby wracać, no to gdzieś pod koniec chyba? Witam, Robson, witam serdecznie. Tak myślałem sobie po prostu. No, na grzyby jakieś. Znaczy, no... jak chcecie w sumie, to pozostawię wam faktycznie ten wybór, czy chcecie, kurde, Orzammar, czy tam las. Jednak. Najwyżej się tytuł szybko zmieni na streamie, no i co się stanie? Nic, nie? No problem. Już nie musi być tak, kurde, kropka w kropkę wszystko. Tam są jakieś typki, nie? Tam są, o. No to chodziło, że zanim on podejdzie, to niech już najpierw oberwie trochę. Nic śmiesznego? Dobry film, taki dziwny, nie? Taka tragikomedia. W zasadzie cały czas jest dosyć zabawnie, ale nie chciałbym być tym typem. Może tak. Spoko, nie ma sprawy, wyjdziemy z... zdobędziemy Urnę Świętych Prochów i zmienię tytuł na Las Breszcilion. No problem. I pójdziemy do lasu. Po to jest stream właśnie, żebyśmy sobie razem wspólnie to ustalali czasami, nie? A nie, że wy macie tylko się patrzeć grzecznie, jak ja sobie gram. Tylko normalnie. Dlatego zmienimy sobie tytuł i tyle, nie? Pójdziemy tam, gdzie uważacie, że jest lepiej. Ja też się dzięki wam uczę nowych rzeczy, nie? Poznaję nowe rzeczy dzięki wam, dlatego że się bawimy wspólnie. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Że właśnie, że jesteście tutaj na czacie i że mi dajecie jakieś tam pomysły, nie? Właśnie to jest zajebiste. Dobra, to pójdziemy do lasu. W sumie nawet fajnie, bo ja bardziej lubię Orzammar niż Las Breszcilian o wiele. Więc ja się tam cieszę, że sobie tak jakby wisienkę na... Nie, może nie na koniec, ale na później zostawiam. Czuję to. No, czekajcie, może się ustawimy jakoś, chodźcie wszyscy. Tylko nie wiem, czy tu smoków nie będzie właśnie, kurde. Tam jakieś coś. O, już mnie zobaczył? Będzie tak, jak sobie życzysz. Ja sobie rzucę jakieś tarcze na siebie teraz. Może mu to zejdzie zaraz, ja akurat podbiegnę. On mnie chyba teraz woła. Nie wiem, czy tam podejść, kurde. Co on tam rzucił na siebie? No najmądrzej by było teraz poczekać, aż mu ta osłona zejdzie i dopiero podejść. On chyba rzucił na siebie przeciwzaklęcią coś. Jak tam życie płynie? No dobrze. W sumie okej. Pracuję sobie. Nocki teraz robię. Byłem na zakupach, już tam się chwaliłem dzisiaj, że wziąłem sobie torbę podróżniczą i plecak, żeby jak najwięcej zakupów wpakować i mieć spokój na 3 tygodnie, nie? No i taką chujową torbę akurat wziąłem, mam parę tych toreb, nie rozkminiłem, że tam na samym dole jest, nie jest utwardzone. I mi się obcierało troszkę, bo się tak, no obcierało się trochę o chodnik, no i naprawdę niewiele się obcierało, a kurde, pękło. I dlatego się spóźniłem godzinę na streama dzisiaj, bo musiałem to ogarnąć wszystko. Będzie tak, jak sobie myślę. Okej, on teraz tu idzie. I ciekawi mnie, czy on jest podatny na zaklęcia w tej chwili. A my się pozbędziemy się smoków. A jeżeli chodzi tak ogólnie, no to nie narzekam, pracuję sobie, mam plany jakieś. Powolutku idzie, wszystko dobrze w miarę, myślę. Dobra, może tak. Dobra, oberwał. No jedno piwo poszło. Ale nic to. Przeżyjemy. Minuta ciszy była, więc... Zanim taksówka przyjechała, bo... Mówię, nie no, tak to ja tego nie wezmę, nie? I wziąłem taksówkę, mówię, wkurzyłem się trochę, ale mówię, chuj tam. Trochę moja wina, bo mam tych toreb podróżniczych chyba z 5. I wziąłem byle jaką, zamiast wziąć tą dobrą, nie? Żeby tam na dole było tak utwardzone, żeby to się nie rozlazło tak, nie? No ale trudno, no ale jedno piwo straciłem, no dojechałem do domu taksówką, zapłaciłem 7, czyli tyle co nic w zasadzie, bo to blisko, nie? I mam zakupy na 3 tygodnie, na 2 w sumie, bo tak zakładam, że na około 2 tygodni mam, nie? To nie będę musiał łazić co chwilę na zakupy. Taka moja dzisiejsza historyjka, no obudziłem się po 14, bo po... Wymagania, mistyczny wojownik, okej. Brak miejsca w ekwipunku, no właśnie, czekajcie, zaraz. Tu jakieś prezenty mam. Porozdaję chyba. Jakieś pierścienie. O, temu dam na przykład. Na fazę tak tylko. Zbieram ten cały siet, żeby to sprzedać później, nie? No mam tu prezenty, porozdaję teraz. Masz na przykład... Albo tobie, chuj tam. Plus 16 w sumie. No może tobie. Ciekawe. Ciekawe. Koszmarny pomysł. Ja mam czaszkę rozjebaną, to mi nie miej mi za złe. Nie, to zły pomysł. Koszmarny. Nie rób tego. Może... No dobrze. A ty? Nie podoba mi się. Nikt nie chce łaski Andrasty. Co to jest? Może łaska Andrasty to jest dla jakiegoś... dla kogoś tam. Specjalnie. Może to jest dla kogoś tam specjalnie. O! Widzicie? Morrigan. Niewielka premia do magii dzięki temu, nie? Jakby miała na maksa, to by była duża premia. Pisze i nic nie pisze? Nie wiem. Ja w ogóle nie mam tutaj żadnego bota na tym czacie. Łaska jest chyba dla Leliany. Możliwe. Właśnie. Ona taka jest troszkę teges, nie? W tym kierunku. Pułapka. Jasne. A jak tam tobie, Robson, życie idzie w takim razie? Opowiadaj coś. I jak tobie leci? To tu jeszcze wszedł. Małe smoki teraz, tak? Ale ja będę cwany. Ja będę cwańszy i zrobię tak. Dwa małe smoki damy radę. Jak nie damy rady, to jesteśmy cieńcy. Albo głupi. Bo no akurat nam nie wyszło, nie? Jak chcesz. Jeszcze tak, ty. Alistair, kontynuuj. Nie przeszkadzaj sobie. I to mi się podoba właśnie, jak się jeden tylko wychyla i możemy go bić, ile wlezie. A drugi nie ogarnia. Dobra, to może być potężny cios. Chociaż on czasami nie trafia te potężne ciosy, kurde. To jest dobra. Dobra. Smoki porobione. Damy radę. Jak sobie życzysz? Obrazy dla sceny, wina Win, mocniejsze alkohole dla Ogrena. Jedyne co się zgodzę z Win to, że wino jest dobre, ale mówię tu o winie, nie jabolu, tylko o prawdziwym półwytrawnym, tudzież wytrawnym winie czerwonym. W dobrym trunku. A tak to, że ktoś jakiegoś jabłcoka nazywa winem, to jest jakieś kurde nieporozumienie ogólnie. To jest uwłaczający skrót myślowy chyba. Wino to jest naprawdę zapierdoliście zajebisty alkohol. To jest mój ulubiony alkohol jaki istnieje, najlepsza rzecz. Takie czerwone wino. Wytrawne, półwytrawne na przykład. Nie? The best. Tylko, że tego nie piję codziennie, nie? Ale ogólnie jest najlepsze. Prezenty typowo dla psa też można dawać Ogrenowi albo Stenowi i to za całkiem fajne punkty, taka ciekawostka. Właśnie zauważyłem ostatnim razem, jak Stenowi dałem chyba kość jakąś tam do obgryziania taką, nie? I się ucieszył, mówię, że zajebista. Że coś się zbliża. Tak? Mówię, co jest? Nie mogę go dosięgnąć. O, fuck, smoki. Kurde, trochę niedobrze. No tylko niby mały smok, ale... No, ale jest też mały. Ale może tylko jeden smok będzie, to wtedy dam radę. Lepiej go posadzić. Już ci przeszło? To weź szybko. Pozbądźmy się szybko tego smoka może. Ach, niedobrze. Ten niezłomność, dobrze, bardzo dobrze, to jest dobra rzecz. Chyba tak będzie cały czas. Jak na razie. Tu leczenie jakieś musi wjechać. Naciśniemy go. On powinien paść na strzała teraz. No, ten stożek to ci wszedł. To mu przyznaję. Dobrze mu wszedł ten stożek. Akurat się idealnie ustawili, nie? To ja sobie pyknę to. Jeszcze skrzytobójcy, tego się nie spodziewałem, cholera. Niedobrze trochę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie mogę jej dosięgnąć. Nie wiem, nie wiem. Dobra, wszyscy do boju. Dobra. Dobre. Porobione. To mi się podoba. Tak jak tylko stąd wyjdziemy, to kurde, żebym nie zapomniał zmienić tytułu na Last Bastion jednak. Kurde, no ale daje satysfakcję granie w tą grę, no nie wierzę w to po prostu. Ona jest inna trochę i cały czas jest inna moim zdaniem. Niż te wszystkie RPG. Tak mi się wydaje, no. Dobra, kij z tą chyba zbroją już. I tak to dla żadnego z moich, a nie mam miejsca. Muszę sobie miejsce zrobić znowu w ekwipunku. No tak to jest, że grasz sobie w gierkę, nie? Nawet ją przejdziesz 5 razy, ale kurde, jak ktoś przyjdzie i ci podpowie coś, to się dowiaduje, cały czas nowych rzeczy dowiaduje człowiek. Nie mam już więcej prezentów. Dobra, chuj z tym. Chuj z tą zbroją. I przypominam, jeżeli macie ochotę, żebym czasami coś przeczytał z kodeksu, tak żeby lepiej się wczuć w świat, to ja nie widzę żadnego problemu, nie? Tylko, że ja sam nie chcę z tym wyjeżdżać wam, bo zaraz powiecie na przykład, dobra, nie pierdol, tylko graj, nie? Ale jak chcecie na przykład, żeby coś tam przeczytać wam, jakąś historię z kodeksu, to mówcie, to normalnie. Ja lubię czytać, przecież dałem Tyrany do wyboru, nie? W następnej kolejności, więc muszę lubić czytać. Więc mogę wam przeczytać jakąś historyjkę, lepiej się wczujemy. Pamiętajmy, że przecież na pewno przejdziemy dwójkę później jeszcze kiedyś, jeżeli nie teraz, to później trójkę, no i czwórkę. Także warto żyć tym światem na pewno. Ja i tak czytam czasami w sumie, jeżeli znajdziemy, jeżeli coś jest warto przeczytania, bo zadanie każe, nie? No to wtedy od razu czytam. Ale jak macie ochotę dodatkowe jakieś historie, to śmiało. Co jakiś czas mogę przeczytać coś. Powiem ci, że na przykład nie czytałem w Falloutie 3 wzwyż i nie chciało mi się czytać tych jak to się nazywa po polsku, Boże, no komputerów, nie? Tych historii, co w komputerach są. Nie chciało mi się tego czytać. I tak samo na przykład w Wiedźminie 3 przyznaję się, że jak znalazłem jakieś zwłoki na przykład i tam był list, to rzadko czytałem, bo wiedziałem, że chodzi po prostu, bo był, jeżeli jest list i klucz, no to wiadomo, że ten klucz to jest klucz do jakiejś skrzynki i tam zaraz ci pokażę na mapie, gdzie masz iść, nie? To wam powiem, że rzadko czytałem te listy, ale to chyba nie jest nic złego i chyba nie jestem jedyny. Ale tak poza tym to z reguły czytam jakieś takie rzeczy, nie? Ja w ogóle mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy siedzą i piszą te historie właśnie w tych wszystkich liścikach jakichś i innych rzeczach w grach, gdzie szansa na to, że ktoś to będzie czytał z własnej woli jest, no wiesz, zależy jaka to historia, nie? Jeżeli to nie jest związane z zadaniem, to mała szansa moim zdaniem, ale mogę się mylić. A więc wychodzimy na szczyt, tylko jeszcze zrobię sobie miejsce w ekwipunku, bo na pewno coś tam nam wpadnie. Tu mam jeszcze jakąś bombę. Jakaś powłoka porażenia. Można balsamy w sumie. Odporność na ogień, nie? A tu mam jakieś elfie korzenie, zobaczmy co ja mogę z tego... Jeszcze sobie jakieś trucizny zrobię. Wyciągi z trupi korzenia. To jest dobre. I teraz ten wielki wybór. Trzy słabsze okłady, czy jeden duży? Chyba trzy słabsze jednak, co? Chyba jednak trzy słabsze. Zrobiłem sobie miejsce w ogóle? Dwa. A na szczycie? Zobaczycie.